Choć 1 listopada dopiero jutro, to już dziś przy zielonogórskich nekropoliach było tłoczno. Korki w kierunku cmentarzy przy ulicy Wrocławskiej zaczynały się już na wysokości Planetarium Wenus przy Alei Konstytucji 3 Maja. Kierowcy walczą też o miejsca parkingowe. Sytuacja jest w tym roku trudniejsza z powodu zamknięcia stadionu żużlowego, który był co roku dodatkowym parkingiem. Kolejki tworzą się również przy stoiskach ze zniczami i kwiatami. Jak co roku największą popularnością cieszą się chryzantemy. W tym roku wydaje mi się, że tak samo jak co roku, to znaczy doniczkowe najbardziej schodzą, cięte również, także ludzie z reguły zawsze kupują sobie trochę ciętych, trochę doniczkowych. Tutaj pełne, że tak powiem, wsparcie klienta, zawsze dopowiemy co tutaj a propos koloru, czy podlać, czy nie podlać, także pełne wsparcie. Tłoczno także przy grobach. Jedni porządki na mogiłach swoich bliskich dopiero zaczynają, inni sprzątanie mają już za sobą i na groby ruszyli dziś tylko ze zniczami i kwiatami. Ogarnąć, postawić pamięć, nie? Najważniejsze. Ostatnie przygotowanie, czy już byliście wcześniej? Byliśmy w zeszłym tygodniu, ale tak przed wszystkimi świętymi jeszcze trzeba zwyczajowo poprawić, wytrzeć, postawić, a jutro w teren, poza Zieloną Górę. Ostatnie poprawki, tak, stroik jest zamówiony, pójdę odebrać, położę świeczkę, jeszcze dość zapalę i tyle. Przypominamy, że do 3 listopada do godziny 12 na odcinku ulicy Wrocławskiej od skrzyżowania z Aleją Juliusza Słowackiego do ronda Świętego Urbana obowiązuje czasowa zmiana organizacji ruchu drogowego. W okolicach cmentarzy pojawiło się również więcej patroli policji.